Czas na trzecią walkę Beat the Clock. Triple H zmierzy się z Codym Rhodesem. Andrzej, wydaje się, że w ciągu minuty może być po sprawie. No może być, gdyby nie fakt. Już widzieliśmy, że Triple H został już zaatakowany w samym korytarzu przed wyjściem na ring przez kolegę Cody Rhodesa, przez DiBiasego. I jeżeli w tym pojedynku żaden z zespołu Legacy się nie włączy, to z pewnością ten czas jest do pobicia, jak najbardziej. Ale, no właśnie, zawsze jest to ale. Tak jak wcześniej powiedziałem, to już jest prawie reguła, ta nieczysta gra tego zespołu Legacy. Zobaczymy, jak tym razem. Wiemy, że ma kontuzjowaną nogę Triple H. Wie o tym również Cody Rhodes. Cały czas już próbuje atakować, ale nadział się na potężny prawy, który go momentalnie przywrócił do równowagi i do świadomości, z kim właściwie w tej momencie walczy. Czas ucieka, ale jeszcze jest sporo. Potężny kolejny, aż poderwało go znów. No i teraz ładne takie sprowadzenie rzutem biodrowym. Rey za samą głowę trzyma, ale... Świetny chyba... headlock takedown. Triple H chyba jeszcze lepiej wie, że będzie Cody Rhodes atakował właśnie to kolano od samego Cody'ego Rhodesa. Jeszcze jeden świetny headlock takedown i w tym momencie Triple H utrzymuje Cody'ego Rhodesa na macie. Chyba za bardzo się skupił Cody Rhodes na tej nodze, bo zapomniał o tym, że potrafi walczyć, że są jeszcze inne elementy techniki, a nie tylko próba osłabienia tej kontuzjowanej nogi Triple H'a. Zobaczymy, co zrobi. Tak. Próbuje wydostać się, znajdują się w tym momencie w narożniku. Sędzia oczywiście interweniuje. Akcja nie powinna się toczyć przy linach, ale mimo wszystko Cody Rhodes będzie się chwytał wszystkich brudnych zagrywek. Kontra Irish Whip, próba clothesline'u i świetny atak kolanem przez Triple H'a. Ale świetnie skoczył. No. A już zaczął się odradzać i po raz kolejny ta sama akcja techniczna w wykonaniu. Przy zapasach amatorskich to już by były odgwizdane plecy, jedno klepnięcie, ale to są zapasy zawodowe wrestlingi. Tu sędzia musi trzy razy klepnąć w matę w sytuacji, kiedy te opadki naprawdę dotykają maty i żadna część ciała nie wychodzi poza pole walki. A teraz Cody Rhodes jakby ruszył do przodu, ale cały czas skupia się na tej kontuzjowanej nodze Triple H'a. To może być jego błąd. I wychodzi z kontrą Cody Rhodes. Próbuje zaatakować, ale świetnie teraz on skontrował próbę Big Botu przez Triple H'a. Seria ataków i jedno uderzenie wystarcza, aby Cody Rhodes pożegnał się z ringiem, ale on nie, on atakuje dalej. Ach, i to jest właśnie to zagranie, którego Triple H chciał uniknąć, ale jednak nie. Cody Rhodes cały czas atakuje lewe kolano Triple H'a. Sędzia odlicza, widząc, co się dzieje, i akcja przenosi się na ring. Niedobrze, niedobrze się dzieje. Coraz częściej udaje mu się atakować tą kontuzjowaną nogę Triple H'a i może być problem. Już widzimy, że prawie na jednej nodze. No właśnie, oto na szczęście zostały mu jeszcze ręce, a ręce ma bardzo mocne. Teraz Cody Rhodes powinien uciekać. No ładnie, Scissor Leg podciął nogi. Teraz znowu próba skręcenia a tej kontuzjowanej nogi. Co zrobi Triple H? Widać, że jest nie w opałach i to sporych. Tak, próbował taką dźwignię z składaniem własnej głowy. A teraz jeszcze kopie cały czas. No to jest typowe dla Legacy. Wiemy, że Randy Orton najczęściej tak właśnie atakuje, obijając kończyny swoich przeciwników. Trochę dziwna dźwignia, ale widzimy, że blokuje barkiem prawą nogę, rozciągając w tym momencie lewą, tą kontuzjowaną. Jeszcze teraz kręcenie wstawię. Właśnie chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Triple H ma jeszcze tylko 3 minuty, aby pokonać Cody'ego Rhodesa. Tymczasem to Cody Rhodes przeszedł do ofensywy. On rozdaje karty w ringu, kontroluje w pełni Triple H'a. Właśnie chodzi zdecydowanie o to lewe kolano, ale Triple H przecież jest doświadczonym zawodnikiem i powinien pamiętać o tym, że nie można pozwalać właśnie zawodnikom grającym brudną grę na takie akcje. Być może nie jest w stanie nic zrobić, być może no właśnie to kolano zbyt jednak jest obolałe, ale świetnie teraz sobie radzi. To już chyba powinno
ale jednak nie. Dopiero drugim uderzeniem, drugim kopnięciem Triple H odciąga od tego lewego kolana Cody'ego Rhodesa. Wracają na nogi, ale już szybko wracają z powrotem na matę. Niskie wejście dropkickiem, no i znowu na kolano Triple H'a. Nie jest dobrze, Andrzej, nie jest dobrze. No nie jest. Tu jeszcze mamy powtórkę tej sytuacji, gdzie za pierwszym nie, ale za drugim się udało. No i znowu Cody Rhodes cały czas skupia się na tej nodze. Wydawało się, że te ponad 6 minut jest, ale co? Czyżby nie? I niewiele brakowało. Wydawało się, że te ponad 6 minut to jest czas jak najbardziej do pobicia. Tu proszę. Już minęły 2 minuty. Już tylko minuta 50. Parę I szykuje się pedigree, ale jednak nie. Legacy i Randy Orton zrobią wszystko, aby Triple H nie został rywalem Randy'ego Ortona na SummerSlam. No i właśnie tak jak widzieliśmy, Ted DiBiase rozpoczął grę, kończy ją w tym momencie, a może czyżbym zgadł, czyżby to było to, co zakończy Figure 4 Leg Lock w wykonaniu Cody'ego Rhodesa. Jest to akcja niezwykle bolesna, ale w tym momencie Triple H przekręca się i wydostaje z tego, no można powiedzieć... No. Uciekł z Katowic pod topora, ale w dalszym ciągu, jednak nie. Co zrobi w końcu? No może teraz, ale wbił go potężnie w ten metalowy narożnik. No może to da mu szansę, przede wszystkim, żeby wstał, ale proszę zwrócić uwagę, już została tylko minuta. Czy mu się uda? Ale clothesline potężny. Ale jeszcze wstaje, jeszcze podnosi się, ale... A Triple H również idzie w tą stronę, ale pamiętamy, na jednej nodze jeszcze ma te dwie ręce, a tu czas leci. Ostatnio przyblokowany prawy, wyprowadzony prawy, jeden, drugi. Zwróć, Andrzej, uwagę na reakcję publiczności. Wszyscy widzą czas na telebimie i wiedzą, że to jest ten moment. Spinebuster, czyżby, ale właśnie, jak Andrzej zwróć uwagę, Triple H powoli już w tym momencie wstaje i to może być, jest Ted DiBiase. Sędzia powinien zwrócić uwagę, co się dzieje. No, 20 sekund, tylko 20 sekund. Nie powinien Triple H robić takich zagrywek. Musi skupić się na Cody Rhodesie. 15 sekund, 14, 13, 12. Ted DiBiase żegna się z ringiem. To może być to 9, ale na co czeka Triple H? 7 sekund, 6, czas na pedigree. 4, 3, 2, 1, ale nie! Czas dobiega końca. Słyszeliśmy syrenę i nawet sędzia nie odlicza. Niewiele brakowało. Było tam naprawdę kilka momentów, gdzie trzeba było zaatakować.